Marta, ty jesteś także, a może przede wszystkim, makijażystką gwiazd i chciałam się ciebie zapytać, jak w ogóle współpracujecie się z naszymi gwiazdami? Wiesz co, ja tak naprawdę uwielbiam i mam to ogromne szczęście, naprawdę absolutnie ogromne, że pracuję tylko z fajnymi gwiazdami. Więc jak czasami słyszę, że któreś tam gwiazdy są jakieś kapryśne, czy niemiłe, czy coś tam, to powiem szczerze, że ja na swojej drodze takich nie spotkałam i jest chyba coś w tym takiego, że dobrze ludzie się po prostu przyciągają, jakieś takie dobre energie. Mi się absolutnie fantastycznie i to wcale nie jest tak, że one są jakoś bardziej wymagające. Ja czasami mówię, że prywatna klientka potrafi dużo bardziej tam śrubę przykręcić niż gwiazda. Gwiazdy bardzo doceniają nasz fach, bo wiedzą, że dzięki nam też pięknie wyglądają i się lepiej czują, tak? My jesteśmy też trochę takimi terapeutkami na fotelu i bardzo często jest tak, że gwiazda przychodzi zmęczona, niewyspana albo po jakichś bardzo długich zdjęciach i my mamy takie zadanie, żeby ją trochę odstresować, żeby dać jej trochę przyjemności. A to jak kobieta ładnie wygląda, prawda? Że jak zaczyna, to zawsze ten efekt, kiedy nakłada się podkład, a gwiazda mówi, Boże, już jak mi jest dobrze, już jak jestem ładna, nie jestem wypoczęta. Więc ja, jeśli chodzi o moją współpracę z gwiazdami, to absolutnie zawsze fantastycznie i miło i bardzo to sobie cenię. I dlatego też zaprosiłam na swoje wydarzenie gwiazdy, które kocham, lubię, szanuję i z którymi się prywatnie po prostu dobrze czuję. Na jakie makijaże najczęściej stawiają gwiazdy? No teraz zdecydowanie na naturalny look, czyli im mniej, tym lepiej. Taki make-up, no make-up w dobrym wydaniu. Bardzo ładnie zrobiona skóra ze świetlistościami, ale nie mocnymi wyświeceniami. Tak, żeby wyglądało zdrowo, świeżo i pogodnie. Trochę błysku na oko, bo to zawsze daje taki fajny efekt, delikatnie rzęsy, ale im mniej, tym lepiej. I szczerze mówiąc, ja jestem absolutnie fanką takiego makijażu i cieszę się bardzo, że to nie idzie już w tą stronę, że się zmalowywujemy, tylko w tą, że podkreślamy naturalne piękno i ja w ogóle mam taką swoją dewizę, jeśli chodzi o ja jako makijażystka, ale też jako kobieta, że kobieta powinna być absolutnie najpiękniejszą wersją samej siebie, nie nikogo innego. Ja wiem, że jest dużo pięknych kobiet i my tak chciałbyśmy wyglądać jak ta, czy Kim Kardashian, czy Jennifer Lopez, a tak naprawdę każda z nas jest piękna i to piękno należy tylko podkreślić i możemy być swoimi najlepszymi wersjami. Czy miałaś kiedykolwiek taką sytuację, że stresowałaś się na przykład przed pomalowaniem jakiejś gwiazdy? Bo ja na przykład pamiętam, że gdy zaczynałam pracę, no to na przykład bywały dni, że wiedziałam, iż muszę przeprowadzić wywiad z kimś, kto w moim odczuciu był niezwykłą gwiazdą, no i zwyczajnie po prostu się bałam. Ale oczywiście, że tak miałam. Znaczy już teraz trochę mniej, już teraz mi się może to nawet nie zdarza, bo jest już też mało gwiazd, których ja nie znam tak naprawdę, ale już teraz nie, ale to wynika też z doświadczenia. Doświadczenia i też pewnie mojego wieku, ale na początku miałam i jedną taką gwiazdę, którą teraz, jeśli mnie ogląda, serdecznie pozdrawiam, Edyta Górniak. Bardzo, jak ja się denerwowałam, ja chyba tydzień nie spałam, jak wiedziałam, że mam mieć sesję zdjęciową i zostałam troszkę tam tak wciśnięta, to znaczy Edytę malował ktoś inny i tam coś tam wypadło i wzięli mnie na zastępstwo. Ja się tak stresowałam, się tak denerwowałam. Pamiętam, ze 3 godziny chyba Edytę malowałam, ale wyszło bardzo fajnie, później długo pracowałyśmy ze sobą. Bardzo mile wspominam tą współpracę, bardzo mi się dobrze z Edytką pracowało, więc później skończyło to się bardzo dobrze i się naprawdę bardzo polubiliśmy. Teraz też jak się widzimy, to się serdecznie witamy. Ja już niestety nie jestem tak dyspozycyjna, więc już jakiś czas temu przestałyśmy współpracować, ale denerwowałam się olbrzymio, po prostu przeokrutnie.